Resetowanie programu do ustawienia fabrycznego. Tego resetu nie wykonamy przy pomocy tego guzika reset. Sprawdźmy sobie. Mamy program A. Mamy ustawiony interwał codziennie. Mamy ustawiony czas startu w tym programie A na 4:03. I teraz, żeby zresetować programy w tym sterowniku, przechodzimy nextem na system off. Wciskamy strzałką dwa razy, wybierając program A. Oczywiście my możemy sobie tą strzałką wybrać program B lub program C. Program, który chcemy zresetować. Więc tym strzałką wybieramy sobie program, który chcemy zresetować. W tym przypadku jest A. Wyświetli nam się napis PE. Wciskamy dwa razy plus, szybko. Raz, dwa. Napis PE powinien kilka razy zamrygać. Oznacza to, że program A został zresetowany. Sprawdźmy to. Nextem przejdźmy. Program A. Już nie ma czasu nawadniania. Już nie ma, już tutaj dni nawadniania nie są zdefiniowane jako interwał. No i czas startu zniknął na off. W tym momencie żeśmy już zresetowali program A. Jeśli chcemy program B zresetować, strzałką wybieramy sobie program B. Dwa razy plus. Czekamy. Ważne jest w tym momencie, żeby w sterowniku było zasilanie. Jeśli w tym momencie byśmy odłączyli zasilanie, moglibyśmy ten sterownik trwale uszkodzić. I przechodzimy na auto. Mamy dwa programy zresetowane.